Na transmisję mistrzostw Polski w bilard zaprasza Eurotech, właściciel sklepu ze sprzętem bilardowym www.bilardsklep.pl. Sponsorem relacji jest Iwan Simonis, producent sukna bilardowego mistrzostw Polski. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Sponsorem relacji jest Aramid, producent najwyższej jakości kul bilardowych. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Hotel Faltom w rumi mistrzostwa Polski w bilard. Pierwszy pojedynek ćwierćfinałowy finałowy pomiędzy Markiem Kudnikiem i Mateuszem Szonszorem. Tutaj widzimy zestawienie par pojedynków pozostałych. Śniegocki zagra ze Stoczyńskim, skoneczny z piekarskim oraz kowelski z kudnikiem, ale Piotkiem. A witam Państwa i przyjemność komentowania będzie miał dla Was Grzegorz Kędzierski. Oto pierwszy z bohaterów tego pojedynku, Marek Kudlik, mistrz świata juniorów z 2011 roku. Swoją przygodę bilardową rozpoczął w 2003 roku pod okiem nikogo innego jak swego ojca. I podobnie było z Mateuszem Szełszorem, którego trenerem jest właśnie Arkadiusz Szełszor, jego ojciec. A jego najlepszym wynikiem na arenach międzynarodowych jest brązowy medal mistrzostw Europy Juniorów z 2011 roku. Na pewno faworytem. Nikt kto inny jak Marek Kudlig, ale myślę, że kibice tutaj szczególnie gospodarze mocno tutaj zaciskają. Kciuki za to, aby wygrał Mateusz Szonszor. Tego najlepszy wynik, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. Rozpoczynamy. Bój o medal, już, Szanowni Państwo. Pierwszej odmiany finałów Mistrzostw Polski w Rumi, najważniejszej sportowej, bilardowej imprezy w kraju sezonu 2016. Przypomnę, trzy odmiany. Odmiana 8 bil, którą właśnie rozpoczynamy. relację na antenie Sport Klubu. Następnie odmiana 10 bil i na koniec ta olimpijska gra. Odmiana 9 bil. Myślę, że czeka nas 11 wspaniałych spotkań, bo tyle transmisji zaplanowanych mamy dla Państwa na antenie Sport Klubu. To pojedynki ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe każdej z odmian w kategorii mężczyzn. Finał Również w kategorii kobiet odmiany 9 bil. Ale zaczynamy od ósemki, ten najbardziej chyba popularnej, jeżeli chodzi o taką grę rekreacyjną odmianę sportu bilardowego. Przypomnę tylko zasady tutaj uderzamy, rozbijamy po ustawieniu tego bil w taki trójkąt, nie w rąb, jak, jak do tej pory mamy przy większości spotkań, które dla Państwa relacjonujemy. I gramy albo połówkami, albo całymi. Czyli bile od 1 do 7 stanowią bile całe. To są te, te bile bez pasków. Natomiast te z paskami od numeru 9 do 15 to są tak zwane połówki. Po wbiciu wszystkich e, bil ze swojej grupy wbijamy bile czarną. Co bardzo istotne, tutaj w tej odmianie bilarda deklarujemy dokładnie, gdzie każda bila ma wpaść. E, co bardzo istotne, w przypadku faulu mamy białą do ręki. I co ciekawe, jeżeli chodzi o czarną bilę, bo, bo tutaj krążą legendy, można by rzec. Po pierwsze, wbijamy ją do, za każdym razem do łzy, do której chcemy. Tylko musimy oczywiście to powiedzieć. Tu nie ma zasady, że po przekątnej, po przeciwnej. E, nie ma też zasady odstawiania gdzieś w e, ręki albo tam na odległość e, kija od, od bandy. Żadne takie zasady nie istnieją. Również w odmianie 8 bil. to Tak, kwoli wyjaśnienia samych przepisów odmiany 8 bil. Na początek. Chyba przepiękne otwarcie w wykonaniu Marka Kurlika. Partia skija nam się szykuje, to oznacza nie mniej nie więcej niż to, że Marek rozbił, wpadła jedna z bil, kontynuował swoje podejście, no i nie pozwolił swemu rywalowi w ogóle podejść do stołu, wbijając wszystkie bilety, tak będzie? Tak jest, przepięknie otwiera ten pojedynek nam Marek Kurlik. Robiąc warty, jest zadowolony zawodnik RG Bieruń, Folie, wicemistrzów rozgrywek bilardowej ekstraklasy. Przypomnę, Marek Kurlik zasilił zespół z Bierunia w tym roku wraz ze swym bratem Piotrem Kurlikiem. Tak naprawdę wzmocnili skład, no co przyniosło taki zamierzony efekt w postaci wywalczenia przez zespół z Bierunia tytułu wicemistrza rozgrywek bilardowej ekstraklasy. Mateusz Szonszor, natomiast zawodnik klubu Arkadia Tczew, też ogromny sukces podopiecznych Arkadiusza Szonszora, czyli szefa klubu z jednocześnie ojca Mateusza w tym roku wywalczyli zawodnicy z Tczewa awans do bilardowej ekstraklasy, więc o, a ten po prawej stronie, młody dżentelmen, to nie kto inny jak młodszy brat właśnie Mateusza Szonszora, Kamil Sơnson, jako ciekawostkę tylko powiem państwu, że przegrał właśnie Kamil w walce o awans do ćwierć ze swoim bratem Mateuszem. Taki zbieg okoliczności na tych zawodach. Tak więc zawodników trzewa zobaczymy częściej na pewno w, w tym roku na antenie Sportklubu. Dzięki, dzięki relacjom z bilardowej Ekstra Klasy, bo ona też tradycyjnie już blisko 40 godzin tegorocznych zmagań. Na najwyższym sportowym poziomie, właśnie na antenie sportklubów. To już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. A teraz dobre rozbicie w wykonaniu Mateusza. Zobaczmy, jest jedna Bila Wózie, druga również. Widzą Państwo tutaj doskonałe ujęcie z kamer. Rzeczywiście mistrzostwa polski w Rumy. E, bardzo dobrze przygotowane tutaj przez Polski Związek Bilardowy i e, Pomorski Okręgowy Związek Bilardowy przy pomocy sponsorów. E, Filmy Billard, Sklep, Aramid, Simonis to trzej główni partnerzy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. Nie można również zapomnieć o Rason i Macdermont yy, oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego. Udało się naprawdę stworzyć fajną imprezę. No, dzięki temu też mają Państwo szansę oglądać smagania najlepszych bilardzistek i bilardzistów yy, w kraju na najwyższym yy, poziomie. Co tutaj dużo mówić? Widzimy, Doskonałe warunki, nawet zawodnicy mają do grobu, oprócz tego, że oczywiście 8 nowych stołów firmy Rasą, do tego Bile duramity, taka nowość na rynku, tak samo jak, jak stoły Rasą, w sumie, oraz tradycyjnie już sukno Iwans Simon, wszystko, nowiutkie, śniące, tak aby zawodnicy rzeczywiście mieli optymalne warunki do rozgrywania swoich pojedynków, i walki o te najważniejsze trofea w Polsce w sezonie 2020. 16. Ładnie teraz Mateusz Szonszard. Tutaj to była trudna do zagrania bila, ale, ale bez problemu poradził sobie wychowany klubu Arkadia Trzew z tym zagraniem. Teraz jedynka tutaj. Nie wiem, czy ta niebieska bila z numerem 2, tylko przechodzi obok tej połówki. Spogląda jeszcze raz, a teraz będzie chyba jednak wybiera. Bila numer 5, wydaje się. Mateusz Szonszard, nie, jednak niezadowolony. Do arkadiusza szonszora, choć uśmiecha się, jak widzimy. Zobaczmy, dwójka. Nie, jednak piątka przechodziła, było to minimalne przejście. No i chyba teraz ten najtrudniejszy strzał, bo po pierwsze trzeba wbić tą dwójkę 2, zagrać tak, aby nie ruszyć tej zielonej bili z numerem 6. Ładnie. Troszeczkę może za. Mało cofnięta ta biała Bila. Będzie teraz ten kąt wyrzucał bardzo wysoko, tamtą białą bilę po wbiciu szóstki. Musi delikatnie skontrolować teraz tą siłę uderzenia Mateusz. żeby znaleźć dobrą pozycję do żółtej bili z numerem 1. Bardzo dobrze wykonany teraz Szał przez Mateusza. no Jest szansa na bardzo dobrą odpowiedź w wykonaniu podopiecznego. Arkadiusza Szaszora, jedynka do lewej górnej łzy, no i czarna do środkowej. Wydaje się to formalnością, troszeczkę nie wiem czemu, tylko taki długi mostek teraz postawił Mateusz. I. Och, widzieli Państwo tam blisko już do tego, aby musnęła gdzieś kant była ta żółta Bila. Tak się jednak nie stało. Piękna odpowiedź Mateusza Sząszora. Jak na razie bezbłędny pojedynek w wykonaniu obu zawodników. Mamy jeden do jednego po dwóch partiach tego spotkania. Tak jak mówiłem, doskonałe warunki. Hotel Faltom tutaj stanęło 8 stołów bilardowych właśnie Rasona, tak zadebiutowały na finałach Mistrzostw Polski. Stoły, które są wymagające. Tutaj rzeczywiście łzy wymagał dużo, dużo precyzji od, od zawodników. Trzeba było być bardzo, bardzo dokładnym, jeżeli chodzi o zagr zagranie Bil. Ale, ale to nie było problemem. Zobaczymy, jak teraz Marek Kurlik. I wpadła dwójka jednak tutaj do środkowej łzy. Będzie mógł kontynuować swoje podejście. Przypomnę tylko Państwu, że pojedynki rozgrywane są do ośmiu wygranych partii. A prześledźmy może drogę w takim razie jednego i drugiego do ćwierćfinału. Gdzie jest Marek Kurlik? Marek Kudlik w pierwszej rundzie nie namęczył się zbytnio, ponieważ miał wolny los, był jednym z tych szczęściarzy, którzy, którzy nie grali. W drugiej rundzie pokonał zawodnika z Tomaszowa Mazowieckiego, Piotra Ostowskiego 8 do 2. Następnie w rundzie wygranych o awans do rundy pucharowej zwyciężył z Tomaszem Młodzińskim, również 8 do 2. A w pierwszej rundzie Pucharowej Marek Kudik zwyciężył z Michałem Turkowskim 8 do 4. Zobaczmy natomiast, jaką drogę przeszedł tutaj Kamil Szonszor. Kamil Szonszor w pierwszej rundzie. Mateusz Sząszor, przepraszam, jakoś przyzwyczajony byłem do Kamila Sząszora. Mm. E, już szukamy w takim razie Mateusza Sząszora. On podobnie jak Marek Kudlik w pierwszej rundzie miał wolny los. W drugiej rundzie pokonał Marcina Świgonia 8 do 5, a w walce o awans do rundy pucharowej uległ Marcelowi Fortuńskiemu 3 do 8. Natomiast z lewej strony w repasażach Mateusz Szonszor wygrał z brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów Krystianem Ćwikłą 8 do 6. I tak jak wspominałem wcześniej, w pierwszej rundzie pucharowej taki pech malutki tak naprawdę klanu Sząsorów trafili na siebie Mateusz i Kamil. No i lepszy okazał się Mateusz. Tego mamy okazję oglądać. No i na razie trzecia partia za nami i i co? I trzecia, trzecia partia skija to Tutaj mamy mały dosie Marka Kudlika, mistrz świata juniorów, tak jak już wcześniej wspominałem, z 2011 roku. Zdobył też tytuł mistrza Europy Juniorów w 2009 roku. Dwukrotnie zwyciężał w mistrzostwach Polski i w Grand Prix Polski Poltur. Wychowany swojego ojca, rozpoczynał swoją karierę sportową w UKS-ie Spartan Chodów. Tam stawiał swoje pierwsze kroki. Uczniowskie kluby sportowe tak naprawdę to, to taka kuźnia talentów Polskiego Związku Bilardowego. E, te wszystkie sekcje młodzieżowe, które istnieją, no tam swoje kariery sportowe rozpoczynali właśnie e, przynajmniej połowa zawodników, którzy stanowią się czołówkę nie tylko Polski, ale Europy rozpoczynała i stawiała swoje pierwsze kroki w sekcjach młodzieżowych w szkołach. Na takich malutkich stołach, czasami siedmiu stopowych. Aby później rywalizować na tych głównych imprezach w Europie i na świecie, Czy Państwo, nic nie wpadło z rozbicia. I teraz do stołu podchodzi Marek Kudlik. Jak widzimy, zastanawia się. <grym zainteresowań> Niektórzy mówią, że to kawał chłopa ma taką ogromną rękę. Mówią, że w piłkę ręczną by się, by się nadawał zdecydowanie, albo jeszcze w piłkę siatkową. Oczywiście, rodzinny sport, można wyrzec, jeżeli chodzi o. O rodzinę Kudlików. Marek Kudlik teraz w ćwierćfinale, w ćwierćfinale rywalizuje również jego starszy brat Piotrek Kudlik ma, jego starszy brat Piotr Kudlik ma na swym koncie również medale mistrzostw Europy w kategorii juniorów, był też mistrzem Polski. No i na pewno marzy tutaj też o dobrym występie na tych zawodach. Ale gra też również Jerzy Kudlik, a to nie kto inny jak ich ojciec, to też medalista mistrzostw polski, ale w kategorii troszeczkę starszej, czyli nad juniora, tak to nazwijmy, albo juniora starszego, czyli Old Boysów. Tam bardzo dobrze radzi sobie ojciec właśnie Marka i Piotra. Nie inaczej, można by rzec, jest w przypadku klanu Sząszorów tutaj na tych zawodach. Mateusz. Teraz przy stole, a jeszcze ma swój Mateusz, który ma na swoim koncie właśnie medal mistrzostw Europy w kategorii juniorów i medal mistrzostw Polski. Natomiast jego młodszy, ale bardziej utytułowany brat, czyli Kamil Szonszor, to mistrz Europy w kategorii juniorów, to również brązowy medalista świata w tej najmłodszej kategorii wiekowej. No i podobne historie można by rzec. Tam starszy brat troszeczkę tak pociągnął swojego e, brata do, do gry w bilet. Troszeczkę łatwiej można by rzec w, grało się temu młodszemu, wychował się troszeczkę na plecach starszego, a wszystkiemu temu przyglądał się niech inny jak e, ojciec jednego i drugiego, bo, bo Arkadiusz Szonszor e, to no, tam może bardziej prezes e, Stowarzyszenia Klubu Sportowego z Arkadia Trzew. Też przypomnijmy Jeden z dwóch głównych organizatorów tych zawodów Mistrzostw Polski, to właśnie Pomorski Okręgowy Związek Bilardowy i Klub Sportowy Arkadiot Czech byli głównymi organizatorami, jeżeli chodzi o finały Mistrzostw Polski w bilard. Wspaniała praca wykonana właśnie przez Arkadiusza Szonszora. Oczywiście fajne zawody tutaj w Rumi. No i wysoki poziom sportowy. Ja nie wiem, co tu komentować, przyznam szczerze, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na stale, bo panowie po prostu się nie mylą. Na razie na cztery partie bezbłędne, no jedyny błąd, jaki popełnił na Ziemi Mateusz Sząszot, to jest to, że źle rozbił. Znaczy źle, po prostu nic mu nie wpadło z rozbicia, tak naprawdę. Zatruskany troszeczkę, nie, ale myślę, że myśli o tym, że wciąż jeszcze jego szanse są. To jeden z kibiców i zawodników, również obserwujący tutaj zmagania. Norbert Żelazko, zawodnik tutaj jednego z pomorskich klubów. Przed nami piąta partia tego pojedynku. Tym razem rozbijał będzie Marek Kudlik. Czym jak sobie poradzi? Marek Kudlik wciąż w walce o zwycięstwo w rankingu Polski wciąż w walce tak naprawdę o reprezentację Polski na Mistrzostwa Europy. O tym nie mówiłem. Oj, teraz pierwszy błąd w tym pojedynku. W wykonaniu Marka Kulika Biała wpadła z rozbicia, no i szansa na to, aby wrócić do gry, wrócić do tego, do tej dobrej gry przed Mateuszem Sząszorem. Widzimy tutaj, a taki klasyk, tutaj nic nie dotknęło wcześniej. Mocno podskoczyła Biała Bila bardzo dobrze, bo ona powinna stanąć na środkowej części stołu, natomiast niestety wpadła, no i teraz szansa przed Mateuszem Sząszorem. Mistrzostwa Polski e, rozstrzygają tradycyjnie o tym, kto zwycięży w rankingu Polski i i przed tymi zawodami na czele jest Tomasz Kapłan, zawodnik na Sanu Kielce. Tuż za nim Mieszko Fortuński, właśnie kolega klubowy Marka Kurlika z RG Szanse Szansę na zwycięstwo ma wciąż też Mariusz Koneczny, jak, jak również Radek Babica i właśnie Marek Kurlik. Tutaj wszystko jeszcze się może zdarzyć. Ta pierwsza odmiana o niczym nie decyduje. Wręcz przeciwnie, ona od, może otworzyć szansę niektórym zawodnikom. Tym bardziej, że przypomnijmy, to masza kapłana już nie ma w walce o medale. Nie ma również w walce o medale mieszka fortuńskiego, to otwiera ogromną szansę właśnie dla pozostałych zawodników, którzy, którzy zachowują ciągle szansę na zwycięstwo w rankingu, a przypomnijmy, zwycięzca rankingu otrzymuje nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowaną przez firmę Brzezi Marketing. E, otrzymuje również wsparcie finansowe z Polskiego Związku Bilardowego, dofinansowanie startów w zawodach Pucharu Europy EuroTour. E, otrzymuje również nominację do, na mistrzostwa Europy. Tak więc jest to co walczyć. Drugi w, w rankingu polskim otrzymuje natomiast dofinansowanie do zawodów Pucharu Europy Wschodniej Best of the East oraz również kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Billard. To jedna z, 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 jedne z nagród, ponieważ przypomnijmy jednocześnie trwa też rywalizacja w rankingu The World Games, takim dwuletnim rankingu. No i tutaj ona po pierwszym dniu naprawdę zapowiada się ciekawie. Na prowadzeniu w tym rankingu jest Mieszko Fortuński. No i Teoretycznie szanse na to, aby go wyprzedzić, ma jeszcze dwóch zawodników. Dlaczego teoretycznie za chwileczkę Państwu to wyjaśnię? Mowa oczywiście o Karolu Skowelskim i Mateuszu Śniegockim. Oni są egzekwowani na drugim miejscu, chociaż nie wiem, kto tam jest wyżej. Może o miejsce w rankingu światowym, bo tyle samo punktu mają na swoim koncie. Ale Mieszko Fortuński ma taką przewagę, która pozwala mu nawet nie zdobyć medalu na tych zawodach i zwyciężyć w tej rywalizacji warunkiem jest to, aby znaczy warunkiem może inaczej, trudniejsze zadanie przed Mateuszem i Karolem, bo aby wyprzedzić Mieszka po pierwsze, Mieszka on nie może zdobyć medalu, a po drugie muszą zdobyć tutaj komplet medali jeden albo drugi i bardzo trudne zadanie jest przed tymi zawodnikami niemniej jednak to nie znaczy, że nie jest do wykonania, bo, bo, bo takie szanse teoretycznie Obaj posiadają. Mieszko tym bardziej, że odpadł w pierwszej rundzie pucharowej, przegrywając z Mariuszem z konecznym 8 do 7. To był bardzo dramatyczny pojedynek i bardzo ciekawy, tak naprawdę, w którym mieszko Fortuński na początku przegrywał wysoko chyba 7 do 3, by ostatecznie doprowadzić do remisu 7 do 7. A teraz zmuszony do takiego zagrania od bandy Mateusz sząszor popełnia jednak błąd. No taki niespodziewany dosyć, no i szansa otwiera się teraz przed markiem Kurlikiem na Powiększenie swej przewagi nad Mateuszem. Mieszka już nie ma w tej rywalizacji, nie ma też Tomasza Kapłana, który, który przegrał natomiast z Konradem Piekarskim w tej pierwszej rundzie e, pucharowej. Zobaczymy, jak rozstrzygnie się ósemka. Ciężko tu mówić o faworytach, bo ktoś mnie pytał, kto tu jest faworytem w tych zawodach. No, wymieniłbym przynajmniej 20-25 nazwisk, jeśli chodzi o to, kto może zdobyć tytuł Mistrza Polski. Może poza tym gentlemanem, czyli sędzią tego pojedynku. Mnóstwo, mnóstwo zawodników grających na bardzo wysokim, już nie tylko polskim, ale europejskim i światowym poziomie, dlatego dlatego no nie będę tutaj bawił się w żadnego wróżbita i typował kogoś z tej ósemki, która pozostała na pracu boju. Przypomnę Mateusz Śniegocki kontra Wojciech Soczyński, to kolejny świet finału. Tutaj widzimy drużynę RG bieluń Teraz pogląda z jedną strony i drugą stronę. Dlaczego na drugą? Bo z drugiej strony gra też Piotr Kudlik, kolejny reprezentant zespołu RG bieluń Mariusz Skoneczny rywalizuje z Konradem Piekarskim, a Karol Skowerski właśnie z Piotkiem Kudlikiem, o którym przed chwilą e, wspominałem. To jest zmuszone zagranie chyba od bandy, Mateusz Szonszor. Tak, jest. Ładnie to wykonał zawodnik Arkadid Czef. Piękne zagranie teraz wykonają tego młodego gentlemana. Pytanie teraz, żeby tylko nie zawadził tutaj żadnej siódemki, nie przesunął sobie tej bili. Czas nie wiem, czy jest to możliwe. Jeżeli tak, to musi mocno zawiać, tak aby wrócić z tą białą bilą na górną część stołu. Albo... No, udało się dosyć szczęśliwie przesunąć tą brązową bilet, tak aby nie zasłaniała tutaj drogi do łzy. No i teraz wygląda wszystko naprawdę obiecująco, jeżeli chodzi o Mateusza. No, zaskakuje mnie Mateusz, pozytywnie oczywiście, takim spokojem gry, taką dosyć dużą pewnością. Nie przeraża go to, że gra na stole telewizyjnym, że gdzieś tam w koło są kamery, kibice i, i zmagania oglądają nie tylko ci obecni na sali, ale również ludzie w, w Polsce i na całym świecie. No zobaczymy teraz. Taki pierwszy trudny strzał, tak naprawdę, poza tym zagraniem od bandy przed Mateuszem, tym bardziej, że to bila numer 8, czyli ta dająca punkt. Ładnie, pewnie wbija Mateusz Szonszor. No ładne, ładne widowisko nam tu fundują obaj zawodnicy. Trzeba przyznać, że wysoki poziom sportowy. Zobaczymy, co w kolejnej partii się stało. dobra gra Mateusza. I błąd na ostatniej swojej kuli popełnił Mati. No i przed szansą na powiększenie swojej przewagi stanął Marek Kudlik. A to taki stary wyga, mimo młodego wieku nie marnuje jej, powiększa swą przewagę nad Mateuszem Sząszorem. w kolejnej partii za błąd na początku na końcówce wykonanie Mateusza, co skrupulatnie ponownie wykorzystał Marek Kublik. Prowadzi już 5 do 2 zawodnik. RG Bielunifolie. Czyli państwo, Jak tam niewiele brakło do tego, aby ta siódemka nie wpadła, by ci została. No wymagające. Mówiłem, że to nowe stały rason tutaj. Przywiezione przez firmę... Eurotech yy, specjalnie na te zawody. Na tych samych stałe rozgrywane są turnieje World Pool Masters złotka, bo oraz Mosconi Cup. Ale wymagają ogromnej precyzji od zawodników, to trzeba przyznać. I ósemka w Łuzie, biała nie wpadła. Kolejny punkt na koncie Marka Kudlika. Zobaczymy, jak teraz rozpocznie tą partię. Mateusz Sąszor. 6 do 3, prowadzi już Marek Kudlik, i tylko dwie partie dzielą go od awansu do strefy medalowej tych zawodów. Mateusz Sąszor i Marek Kudlik. Mamy tutaj wykaz ich pojedynków bezpośrednich. Zbyt często się nie spotykali. Tak Państwu powiem, kiedyś w Inniorturze, to był 2008 rok, oj, odległa historia tak naprawdę, bo to już 8 lat temu, wtedy 4 do 3 w rywalizacji grupowej zwyciężył Marek Kurlik. Kolejny swój pojedynek stoczyli w 2013 roku w Grand Prix Polski w Poltur w, w Krakowie w odmianę 8 bil i lepszy był Marek Kurlik, zwyciężając 6 do 2 w zawodach Best of the East w Kielcach. W sezonie 2016, czyli w tym roku, Marek Kurlik pokonał Mateusza Sząszora 7 do 1 i nie inaczej było. Nie, to już koniec pojedynków. Trzy razy tylko spotkali się w, w ciągu. Ojejku, 8 lat, tak? 16? Tak, 8 lat yy, ci zawodnicy i na razie 3 do 0 prowadzi w tych takich statystykach Marek Kurlik. I coraz bliżej tego czwartego e, zwycięstwa zawodnik klubu RG bierą i folię. Tak jak już wcześniej wspominałem, zawody po raz pierwszy organizowane przez Pomorski Okręgowy Związek Bilardowy, ale po raz pierwszy tak naprawdę Mistrzostwa Polski zawitały e, na północ Polski, na taką głęboką północ Polski, bo, bo w... Najdalej byliśmy w Kętrzynie, ale jeżeli chodzi o, o Trójmiasto, jeżeli chodzi o nasze piękne Bałtyk, no to naj, najbliżej Bałtyku właśnie po raz pierwszy. To w 25 prawie letniej historii e, to ciekawostka. Najczęściej Mistrzostwa Polskie rozgrywane jednak były gdzieś w południowej części Polski. Dwukrotnie, trzykrotnie gościła... Zawodników Dębica, pięciokrotnie chyba Kielce już. Byliśmy kilka razy na Śląsku, byliśmy w Kętrzynie, byliśmy, o ile dobrze pamiętam, też w Poznaniu, ale po raz pierwszy jesteśmy na Pomorzu. No i trzeba przyznać, że tutaj duże brawa należą Siarkowi Szonszorowi za to, że podjął się organizacji i. I udało się zorganizować naprawdę fajną imprezę. No, mało tego, jeszcze musiał przeżywać osobiście te wszystkie spotkania. Bo przypomnijmy, że w zawodach bierze też udział ekipa czy prowadzonej przez niego drużyny, no, którego takim liderem jest Kamil Szonszor, właśnie młodszy brat Mateusza. Jest taki podwójny stresik troszeczkę miał Sząszor. Obserwując te zawody, po pierwsze, mają dobrze wypaść, po drugie, na pewno marzy tutaj o dobrym rezultacie swoich zawodników, no, ale tym dobrym rezultatem jest na pewno już piąte miejsce Mateusza Szonszora. który wciąż walczy o medal, żeby było jasne. Nie przekreślamy jego szansy, bo tak patrzymy na wynik 6 do 3. Oczywiście Marek Kurlich tu jest w lepszej sytuacji, niemniej jednak e, liczę na to, że jeszcze Mateusz, chociaż teraz trudne zadanie, musi mocno uderzyć, dojść do tej siódemki. Ach, niestety pomyłka tutaj Matiego. Gdzieś, no, zaklepało, znaczy nie, no tak naprawdę, no może nie zaklepało, po prostu pomylił się troszeczkę Mateusz Sząszora tutaj. No nie, bilard, jest, bilard nie wybacza tak naprawdę e, pomyłek, czy one są mniejsze, czy większe, e, szczególnie jeszcze, tak jak wcześniej wspominałem, na tych stałach, które są dosyć wymagające od zawodników takiej precyzji. Szczególnie w tych strzałach właśnie bezpośrednich, o ile jeszcze... Możemy sobie pozwolić w sytuacji, kiedy jest nowy stół, kiedy jest nowe sukno, a takie tutaj warunki mają zawodnicy i nowe bile. Tu, tu wszystko jest, no, można powiedzieć, pachnie jeszcze fabryką yy, podczas tych zawodów. Yy, możemy sobie pozwolić na jakiś malutki błąd w momencie, kiedy gramy gdzieś po bandzie tą bile, kiedy gramy wzdłuż bandy, dokładnie rzecz biorąc. Natomiast jeżeli gramy bezpośrednio do łzy, no to te łzy są tutaj mniejsze. Tutaj nie wchodzą prawie dwie bile, w związku z tym... No, nie, ten stół nie wybacza po prostu takich pomyłek. Ale to, to podobnie jest na, na rozgrywkach z tej klasy, które Państwo na pewno oglądali, że tamten stół również jest wymagający i to jest dobre rozwiązanie dla zawodników. Oni kochają stoły, które wymagają ogromnej precyzji od nich. Oj, teraz trudny strzał przed Matuszem, i jeszcze podniósł gdzieś wysoko kija. Szóstka tutaj do zagrania. Zastanawia się jeszcze raz przymierza. Bardzo trudne technicznie zagranie. Państwo blisko ta biała bandy stanęła. Wiedział Marek Kurlik, jak odstawić, jak utrudnić życie swemu rywalowi. Musi zagrać mocno w dół, żeby ta szta... Oj, duży błąd. Duży błąd Matiego tym razem. Pytanie, czy coś zepsuł tutaj chociaż Markowi Kurlikowi. Niestety chyba nie. No i pytanie, czy ma do zagrania pierwszą bilet? Wydaje się, że czternastka. Przechodzi tutaj i do środkowej łzy, tak właśnie przymierzę teraz Marek Kurlik, jak również można ją zagrać tutaj do końcowej chyba, czym jaki wariant wybierze, jednak środkowa I, i z pomocą tutaj siódemki, no pytanie czy to była premedytacja, czy też pomylił się po prostu Marek Kurlik, bo wydawało mi się, że ta dziesiątka nie, przechodziła tam bez problemu, nie musiał korzystać z pomocy brązowej bili. Zawodnik RG i folię, no, no nie zmienia to faktu jednak, że Bila jest w uzie, no i kontynuuje, widzą państwo dosyć, Marek jest takim zawodnikiem, który dosyć szybko gra, dosyć pewnie, wie mu jak idzie, to zbyt długo się nie zastanawia nad swoimi uderzeniami, po prostu wbija. No o to, to chodzi w czy nie? To, to, to nie jest świątynia dumania, stół bilardowy, żeby tu chodzić, opowiadać coś i zastanawiać, czy to tu idzie, czy nie. Tu trzeba po prostu wbijać i taki bilar nam się podoba. Delikatnie w dół z lewej strony. Jedna banda, czy nie za lekko? No gdzie jest kamerzysta? Gdzie jest operator? No można było troszeczkę bardziej wyciągnąć, bo teraz widzę Państwo, ten kąt jest taki, który wbija się z tą białą bilą w szóstkę. Jest zawsze groźba, że gdzieś tam dotnie jakiejś bili i może się schować. Mówiłem, że szóstki dotknie, ale nie wbił przede wszystkim Marek Kurlich tej 11. Na szczęście dla zawodnika z Bierunia nie zostawił tutaj dobrej gry, takiej czystej dla Mateusza Sząszora. Widzimy, Mati podchodzi do stołu, jednak no nie jest to pozycja, o jakiej marzył. Ale Mati, uśmiechnij się troszeczkę. Trzeba szukać teraz rozwiązania chyba pasywnego, takiej gry odstawnej. Może delikatnie gdzieś zagrać szóstkę, tak aby biała stanęła za czarną w linii z jedenastką. No fakt jest faktem, że później ten strzał do jumpa nie będzie najtrudniejszy, ale jeżeli blisko zostawimy tą białą bilabili, jednej ze swoich, dwa odległość, niech Państwo zauważą, w razie takiego zagrania bezpiecznej pomiędzy białą a czarną jest dosyć duża, więc nie jest to łatwy do zagrania strzał później. No musi coś wymyślić dobrego. No, no, moim zdaniem powinien grać tu odstawną, bo wbijanie tu graniczy z cudem. Właśnie, żeby... O, właśnie, z tamtej strony musi bardziej. Tak, aby nie można było zagrać gdzieś od bandy. Po dwóch bandach później tej tenastki. Cały czas zastanawia się Mati, jak ten strzał wykonać delikatnie po prostu. O, chyba gdyby jeszcze ta biała stanęła przed brązową, byłoby idealnie praktycznie, żyjąc, chociaż nie jest źle. Nie wiem, czy tutaj nie blokuje z tej strony. No właśnie, jeżeli może zagrać teraz białą z tej strony obok czarnej, no to popełnił błąd Mateusz, bo trzeba było, jeżeli już, to przeciągnąć tą białą bilę na drugą stronę. Chyba, że będzie próbował zagrać bezpiecznie teraz Właśnie, delikatnie tutaj na bandę trafić w jedenastkę i zostawić tutaj białą bilę za czarną. No, ten, ten strzał też jest do wykonania tutaj przez Marka Kudlika. Zobacz, to jest idealny końcówek do tego, aby zagrać obok. Delikatnie, o, właśnie w ten sposób trafić centralnie w jedenastkę. Tak jest i wyszedł tym razem strzał bardzo dobrze Markowi Kudlikowi. Niemniej jednak. Cały czas uważam, że przewagę taktyczną ma Mateusz Sząszo. Teraz potrzebne jest dobre uderzenie Matiego. Musi grać szóstkę. I zagrać bezpieczną. Na nieszczęście dla Marka Kurlika ta, ta bila numer 11 stanęła tutaj nisko na bandzie. Więc trzeba próbować... Nie chować za szóstką, w żadnym wypadku. Myślę, że tutaj konieczne jest zagranie gdzieś. Albo wyrzucenie białej bili na drugą część stołu. Albo próba schowania. Z... Co kombinuje Mateusz? Nie mam zielonego pojęcia. Tak jakby małej zaćmy dostał teraz zawodnik Arkadiusz Trzew. No, widzi szóstkę, więc czemu nie gra bezpiecznej? Nie ma co ryzykować wbijania siódemki. Panie Mateuszu, gramy bezpieczną. Dokładnie tak. Na szóstkę próbujemy nawet schować za czarną. Co jest takim. Jeżeli tylko dobrze wyczujemy stół, gramy mus, muśniemy troszeczkę szóstkę. A, no teraz już kompletnie nie rozumiem, czemu taka ofensywna gra w wykonaniu. Mateusze, biała musi gdzieś uciec na górną część stół. O właśnie. No, i nie lepiej było, panie Mateuszu, zagrać dokładniej, tak aby schować za czarną po prostu tą białą bilę, zostawić trudny strzał wykon dla, dla Marka Kudlika. No, to łatwo się o wszystkim mówi. I co? No, widzą Państwo, wymagający stół. Mimo tego, że ta bila szła wzdłuż bandy, to jednak nie wpadła. No i znów szansa przed Mateuszem Sząszorem. Marek Kurlik taki niezadowolony chyba z siebie, no chociaż tutaj łatwy strzał to nie było, Od bandy to zawsze jest ryzyko, że, że coś nie wyjdzie. No Uderzenie przez... Oj, spora pomyłka teraz, tylko gdzie stanie biała? Szczęśliwie jeszcze dla Mateusza. Nie ma łatwego strzału, teraz Marek Kurlik też zmuszony do zagrania od bandy. No pytanie, czy nawet jak wbij, gdzieś ta biała nie zawadzi, chociaż nie, powinna wyjść między szóstką a siódmką dokładnie tutaj. No i wyszła. Biała wyszła idealnie, natomiast nie wpadła jedenastka. No, przyznam szczerze, że chyba pierwsza z tych dziesięciu partii, które oglądaliśmy, gdzie są takie duże błędy zawodników. Znaczy można powiedzieć, że tak. No, no w tym wypadku to, to nie są niewymuszone, oni po prostu nie mają wyjścia, muszą ryzykować takie zagrania. I teraz to ryzyko, czy zdecydowanie na siódemkę bezpieczne chowanie białej bili za szóstką. Delikatnie zbiła się jeszcze po siódemce. I pytanie, czy jest to jedno do. Nie, ładnie, ładnie tym razem zagrał Mateusz Sonshor Choć ten nieduży masę jest potrzebny do tego, aby. Trzeba było jednak mocniej zagrać, szanowni państwo. Już powiem, już powiem dlaczego trzeba było tą siódemkę w... e... odsłonić sobie do zagrania. Teraz, jeżeli Marek Kudlik nawet zagra, zostawił gdzieś tą białą na górnej części stołu, nie wbijając swojej kuli, to jednak trudne zadanie będzie miał Mateusz. W momencie, gdyby zagrał tak, aby siódemka wyszła tutaj, można by ją później wbijać gdzieś albo do prawej górnej łzy, albo do jakiejś innej, a tak. Oj, ale szczęśliwie tym razem Marek Kudlik. No, jestem przekonany, że takiego zagrania nie planował. Zawodnik RG folię. bezpieczna, chyba na dwóch Bilach po zagraniu Jumpa. Teraz w wykonaniu Marka Kodlika, jeżeli widzi w ogóle tą szóstkę, to minimalnie teraz Mateusz Szonszor Chyba nie na tyle, aby można było ją wbić, ale mogę się mylić. Mówiłem wielokrotnie, obraz z kamery nie oddaje w żadnym wypadku tego, co jest na stole. No czasami to są milimetry. No właśnie, jednak idzie po kija do skoków Mateusz Szonszor. I tak jak mówiłem, szczęśliwe wcześniejsze zagranie Marka Kurlika dające bezpieczną... Nie jest przekonany, to, to jest najgorsze, co może zrobić zawodnik, czyli nie być przekonanym o swoim uderzeniu. Tu musimy zawsze, na pewniaka, podchodzić do stołu. Zawsze mieć taką pewność siebie, nawet jak są to trudne strzały. Zamówił szóstkę tutaj do prawej dolnej łzy. Mateusz Sonshor. I niestety dla Matiego, no hmm, ja nie powiem, że najgorzej jak mogło tak wyszło, e, bo nie wpadła biała. Nie było faulu, natomiast no, zostawił otwarty stół teraz Markowi Kudlikowi. Mateusz Czonszol i duża szansa przed zawodnikiem z Bierunia, aby zdobyć siódmy punkt. Idealnie w środek łzy, bezbłędnie tym razem e, Marek Kudlik i czarna... Na siódme oczko, tak jest, nie myli się zawodnik RG Bierunfolie mistrz Polski, były mistrz Polski indywidualne i drużynowy wicemistrz Polski z tego roku. Mateusz Oszor, widzimy, brązowy medal drużynowych mistrzostw Europy Juniorów wywalczony w 2011 roku. To trzykrotny wicemistrz Polski, również w kategorii juniorów i trzykrotny brązowy medalista mistrzostw Polski w kategorii juniorów. Zawodnik y, klubu Czew tam stawiał swoje pierwsze kroki pod okiem Arkadiusza Szonszora, swojego ojca, prezesa i trenera tego klubu. A teraz taki klasyk, można by rzec, w wykonaniu Marka Kudlika. No, na pochwały to nie zasługuje, żeby było jasne. Klasyk, jeżeli chodzi o złe rozbicie. Widzą Państwo, Biała Bila idealnie po odbiciu się tutaj w tą pierwszą trafiła do łzy. No, nic nie, nie trafiło i po drodze, żadna bila. No to, to, to są takie dwa klasyki, jeżeli chodzi o złe rozbicie w wykonaniu zawodników. Pierwszy, właśnie mieliśmy przykład teraz i wcześniejszy, kiedy to Marek, no, tamten nie był taki klasyczny, jeszcze taki klasyczne rozbicie, ponieważ jest jeszcze drugi klasyk, polegający na tym, że zawodnicy uderzają i biała wpada bezpośrednio do środkowej łzy. To są dwa klasyki, negatywne oczywiście, jeżeli chodzi o rozbicie. Ale tak też bywa, to, to nie są maszyny. Choć rozmawiałem ostatnio z zawodnikami, no i, i jeden z wracających do gry Hubert Łopotko, stwierdził, że trzeba być jednak perfekcjonistą, trzeba być bezbłędną tego, aby osiągać sukcesy. No i myślę, że coś w tym jest, bo dzisiaj patrząc na wszelkiego rodzaju dyscypliny sportu, te wyniki wszędzie są tak niesamowicie wyśrubowane. To, co wyczyniają zawodnicy w różnych dyscyplinach sportu, chodzi o wytrzymałość fizyczną, o, o perfekcję, e, to, to świadczy o tym, że jesteśmy prawie jak maszyny, aby osiągnąć dzisiaj najlepszy wynik w Europie, czy też na świecie, trzeba być praktycznie rzecz biorąc bezbłędnym. Nie tylko chodzi o bilard, ale, ale wiele różnych dyscyplin sportu, to ja zawsze mówię, że no, bilardzista mówi, że a, no, nie zrobił jeden błąd, albo dwa w meczu, no, gość, który biega na 100 metrów, o pięknie teraz Mateusz Sząszo zagrał, naprawdę ładny strzał w wykonaniu tutaj zawodnika Człowiek, który biega na 100 metrów, on nie ma szans na pomyłkę. On nie ma czasu po prostu się pomylić. On nie może spóźnić swojego startu nawet o ułamek swojej sekundy, bo ułamek sekundy oznacza ogromną przewagę tego, który był szybszy od niego. Więc bilard jeszcze nie jest taki zły pod tym względem, to i czasami z jednym błędem można wygrać pojedynek. Ale jeden błąd w biegu na 100 metrów przekreśla całkowicie szansę na końcowy sukces. Teraz mamy sezon zimowy, często mam okazję oglądać e, gdzieś w, zawody zjazdów, różnego rodzaju tam kombinacji i tak dalej. No to co wyczyniają ludzie na nartach też jest niesamowite. Tam, tam jeden błąd, tam to są tysięczne sekundy, już nie mówię o jakichś bobslejach gdzieś tam. To jest wręcz nieprawdopodobne do jakich e, wartości dochodzą różnice pomiędzy pierwszym, a czasami dziesiątym w tej rywalizacji. Ja już nie mówię, że gołem okiem jest to niezaważalne, że tam trzeba naprawdę e, zegarów, które, które mierzą czasy w, no, Co do setnej, czy tysięcznej, nawet w niektórych przypadkach co do tysięcznej e, sekundy. Więc Billard jeszcze daje tą możliwość, że można się czasami gdzieś tam pomylić i wybacza ten błąd. W tych różnych dyscyplinach kompletnie te błędy nie są wybaczalne. To już znaczy porażkę. No a teraz błąd popełnił Mati. No i to był już spory błąd, bo zmuszony po raz drugi w tym pojedynku do skoku. Ten pierwszy wykonał perfekcyjnie. Teraz jednak błąd. Jedynka jest w łóżie, no ale tak, po pierwsze nie od tej łzy, a po drugiej co najważniejsze, popełnił V. Ona przed przeskoczeniem tej, znaczy przed uderzeniem w tą jedynkę, za chwilę Państwo zobaczą, trafił chyba czarną. Tak, jest czarna, ruszona jako pierwsza. To jest V, oczywiście biała do ręki, no i ogromna szansa na to, aby. Marek Kulik zdobył ósmy punkt. Nie wiem na czym się zastanawia. Zbyt prosty układ czasami powoduje elementy w głowie. Na druga sprawa, że to jest już może być punkt na, na wagę zwycięstwa, na wagę awansu do ćwierć finału, do półfinału, oczywiście tych zawodów. Mistrzostw Polski, wywalczenie medalu, o który jest naprawdę bardzo, bardzo trudno w tych mistrzostwach polskich. Jak w każdym a co roku ten poziom sportowy rośnie rozgrywek organizowanych w kraju. No teraz nie wiem, czy chciał na tą bilę akurat, czy chciał wbijać dziesiątkę. No obojętne to jest. Wydaje się już formalność. Teraz przed Markiem Kudlikiem. Dziesiątka delikatnie czarna do środka. I poznamy. Tak jest. Za chwileczkę poznamy. Pierwszego medalistę mistrzostw polskiej odmiany, 8-bil, którym zostaje Marek Kudnik, klub RG folię. Brawa również dla Mateusza Szonszora z klubu Arkadia Tczew. Piąte miejsce, naprawdę dobry występ tego młodego zawodnika, gospodarza. Teraz już pełen zestaw par półfinałowych. Mateusz Śniegocki pokonał Wojtka Soczyńskiego 8-6. Skoneczny wygrywa z piekarskim 8-3. Skowerski, który przegrywał już 6-2. Pokonuje Kudlika 8-6 i zagra właśnie z Markiem Kudlikiem. A ja już teraz serdecznie zapraszam Państwa na kolejny pojedynek na antenę Sportklubu. Tym razem półfinałowy mecz pomiędzy Mateuszem Śniegockim i Mariuszem Skonecznym. A zaspędzone wspaniałe chwile. Na mistrzostwach Polski w Rumunii dziękuję i mówi do usłyszenia Grzegorz Kędzielski. Komisję Mistrzostw Polski w bilard zaprasza Eurotech, właściciel sklepu ze sprzętem bilardowym. www.bilardsklep.pl Sponsorem relacji jest Aramid, producent najwyższej jakości kul bilardowych. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Sponsorem relacji jest Iwan Simonis, producent sukna bilardowego Mistrzostw Polski.